ale degustacji. Tym razem piwo z Walii, z browaru Tiny Rebel, Duffy, Vermont Session IPA. No i to w slangu tak naprawdę znaczy brudny. No i jak spojrzycie na piwo, no to jest takie błoto, prawda? Co oni tu piszą? 4,2% alkoholu. Składniki woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, chmiele, owies i drożdże. No proszę, ciekawe. Także mamy tutaj lwa, takiego w czapeczce śmiesznej. Dobrze, no to tak. Piwo zdecydowanie jest nieprzejrzyste. Zmętnione bardzo. Ale barwa taka, no słomkowa, szczerze mówiąc. Piana była niewielka, już się ulotniła, zostało trochę suchej piany na szklance. Jak się nalewało, to ładnie to wyglądało. W aromacie, no bardzo fajne takie zestowe, cytrusowe aromaty. Może gdzieś tam zdrobinkę sosny, ale niedużo. Zesty przeważają. Może tak odrobinkę gdzieś taki, jakby to powiedzieć, soczystości grejpfrutowej gdzieś tam się przewija, ale zesty z różnych cytrusów tutaj ładnie się mieszają, ale przeważa grejpfrut i cytryna. Także jest bardzo odświeżająco, bardzo zachęcająco. Spróbujmy. Ciekawie. Ciekawie. Takie ciało jest no średnie, ale tylko chyba i wyłącznie dzięki płatkom owsianym, bo fajny taki aksamitny jest takie odczucie w ustach, taki fajnie, taki wypełniacz zrobiło, taki wypełniacz taką przestrzeń dało, bo tak to podejrzewam, że byłoby dosyć wodniste. Poza tym jest fajna grejpfrutowa goryczka, troszkę z takim zestów dużo, a i odrobina takiej goryczki z białego grejpfruta i jeszcze w dodatku trochę albedo tego białego spod skórki. Goryczka nie jest bardzo duża, mamy chyba 40 IBU i ona jest właśnie taka, właśnie grejpfrutowa, z tym albedo przeważając. Gdzieś tam w oddali są takie akcenty bardziej soczyste, ale przeważa zestowość. Bardzo odświeżające, wytrawne. Taka odrobinka gdzieś tam pozostałość jest słodyczy, ale naprawdę minimalna. Także goryczka tutaj jest na wyeksponowana. Może bardzo fajne, sesyjne IPA. Bardzo pijalne. No, chyba warto spróbować. No i szczególnie ten dodatek opłatków owsianych zdecydowanie podbił jakby wartość i odczucie w ustach, taka właśnie jest. Pełnię mu dał, większą pełnię. Bardzo fajne, także warto spróbować, szczególnie na właśnie te ciepłe dni. Mam nadzieję, że film się Wam podobał, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwonku, który będzie Wam przypomniał o każdym nowym filmie, kanale. No i Wasze zdrowie. Cześć.